Jest cudowna. Masz piękne zwierzątko. Nie mam, to ropucha Kali. Chodź, już nie powinniśmy wchodzić, Kaliby. Nie, Sage, nie rób tego. Nic nie robię. Chcę się przywitać. Cześć, żabciu. Jest prześliczna. Prawda, żabciu? Najśliczniejsza śliska deszczowa żabcia na świecie? Zabieraj to obrzydlistwo ode mnie. Przepraszam. Nie wiedziałam, że tak nie znosisz zwierząt. Lubię zwierzęta, ja tylko nienawidzę ropuch. Śliskich, obrzydliwych, chropowatych ropuch. Chodź, odłóż ją. Nie powinniśmy tu być. Przepraszam. Wybaczysz mi? O, fu, fu! O, nie wierzę, że to zrobiłaś. To obrzydliwe! Zaraz oberwiesz za to. Lance! Lepiej, żeby cię nie było w moim pokoju. Nie możemy pozwolić, by to się stało. Mroczna przepowiednia. Dobrze, że nie znaleźliśmy Nemo na zewnątrz, bo gdybyśmy go znaleźli, to na pewno martwego. I co, to niby ma mi poprawić humor? Przede wszystkim nie powinniście byli jej wyjmować. To twoja wina, że jej nie ma. Już mówiłem, że widziałem, jak Sage go odłożyła do środka. Naprawdę widziałem. Nie rozmawiam z tobą. Kali! Nie chcę cię widzieć. Blaze i Violet się budzą. Czemu mnie to nie dziwi? A to kto? Halo? 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 Kim jesteś? Halo? Przestań dzwonić! Że go nie ma. Wiem, że to głupio zabrzmi, ale zawsze miałam wrażenie, że Nemo był mądrzejszy niż przeciętne ropuchy. Mądrzejszy? Tak, na przykład, gdy rozmawiałam przez telefon, wyglądał, jakby słuchał tego, co do niego mówię. Słuchał? No. Jak rozmawiasz przez telefon? Okej, Kali, no dobra. To smutne, że straciłaś Nemo, ale to tylko ropucha. Ale to moja ropusia. Zabiłabym Lensa. Przepraszam, czy możesz mi podać książkę? Spadła mi. Dzięki, Kali. Nie sądzisz, że jest boski? Kto to? I skąd wiedział, jak się nazywam? Ten numer z książką był oczywisty. Pewnie się o ciebie wypytywał. Nie no, słuchaj, po prostu o tym porozmawiamy i wiesz, będzie wszystko jasne. Cześć, Omen. Cześć. Lance, to Omen. Jest tu nowy. Cześć.
A więc to jest ten słynny Lance Stone. Słynny? Chyba mnie z kimś mylisz. Żartowniś. Koleś, twoja sława cię wyprzedza. Jaka znowu sława? Nie bądź taki skromny. Mówię o Nigerekonie, o Dungeon Zeke. Jesteś legendą. A, ty też grasz? Jasne, ale nie jestem taki dobry jak ty. Cześć. Omen. Cześć, właśnie poznałem króla Lensa. W Nigerekonie jest niesamowity. A macie może ostatnie numery Optic Nerve? Ostatni numer był ekstra. Tak? Ostatnio byłem poza obiegiem, ale na drobie zaległości. Wiesz, jeśli brakuje ci poprzednich numerów, możesz je kupić w jaskini graczy. Serio? Super. Chodźmy. Teraz? Pewnie. A chłopaki, chyba nie zdążymy, zaraz zaczną się lekcje. Hej, Lance, nie bądź taki sztywny. Będzie fajnie. Właśnie. Chodź, Lance. Nie obchodzi mnie, co z tym zrobicie. Zabrać to. Nie zamawiałem żadnego jedzenia i nie mam zamiaru za nie zapłacić. Lepiej nie rzucajmy się w oczy. Zgadza się adres, prawda? No, jak to? Ty? Jakim cudem? Nic ci nie jest? Czekaj. Przepraszam, zaraz wrócę, zaraz wrócę. No, muszę pan zapłacić. No, adres się zgadza, no, bardzo pana. O, hej, wystraszyłaś mnie. Znaleźliście Nemo? Powiedz, że tak. Tak mi głupio. Jeszcze nie, ale ja bym się tym nie przejmował. To nie twoja wina. Tak, ale czuję się winna i zaczęłam sobie myśleć o tej bajce, wiesz, gdzie księżniczka całuje żabę i ona jest zaczarowana i zamienia się w księcia, a ty pocałowałeś żabę. Pocałowałeś żabę? Nieźle. To znowu się spotykamy. Tak. Wiesz, ta książka, którą upuściłeś, już ją kończę. Super, ja dopiero zacząłem. Tak. Okej. Tak. Tak, tak. Okej, możesz iść. Blaze zaatakował Omena? W komiksie, a potem bluza Omena się rozdarła. Ale jak? Boli mnie już głowa. Wiem, że to brzmi idiotycznie, ale wiem, co widziałem. A najbardziej przeraziła mnie reakcja Omena, a raczej jej brak. Tak jakby go wcale to nie zdziwiło. Lance, wiesz, że mówisz... Jak szaleniec, wiem. Zrób coś dla mnie. Trzymaj się od niego z daleka. Mam co do niego złe przeczucie. Nie ma mowy. Zrób coś dla mnie, Lance. Idź do psychiatry. Kali, poczekaj. A jeśli mam rację? Co jeśli to nie jest tylko moja wyobraźnia? Co wtedy? Okej, jeśli masz rację, to faktycznie powinnam unikać Omena. Ale co jest bardziej prawdopodobne? To, że Blaze podarł mu bluzę? Czy to, że byłeś zbyt daleko, by dokładnie się przyjrzeć? Kali, nie! Wiesz co, Lance? Nie lubisz Omena i próbujesz zwalić winę na komiks. Nieprawda! Prawda! Powiedz, Lance, jak to jest, że ty i Sage możecie się migdalić w szkole, ale jak tylko ktoś się przy mnie pojawi, to ci odwala! Jak to migdalić? My się nie migdalimy! Co to w ogóle znaczy? Domyśl się, geniuszu! Mówię ci, to był on. A skąd mam wiedzieć? Może być wszędzie. No, nie wyglądał na stęsknionego za mną, wiesz?
Świetnie. Pytajcie się dalej. Cześć. Dzisiaj zaczniemy pracę nad naszymi projektami semestralnymi. Bardzo proszę, dobierzcie się w grupy czteroosobowe. Przepraszam. Chwileczkę. Kim ty jesteś? Omen. Jestem nowy. Mam tu pismo od dyrektora. Dobrze. Usiądź proszę. Porozmawiamy o tym po lekcji. Dobrze, macie 5 minut, by się podzielić na grupy i zacząć dyskusję o waszym projekcie. Czy chcesz być ze mną w jednej grupie? Pewnie. Hej, można się dołączyć? Fajnie. Siadaj. Czy to inteligentna grupa? To co chcecie robić, chłopaki? Tak sobie myślałem, że może nakręcilibyśmy horror. Byłoby świetnie, uwielbiam horrory. Ja też. To jak chcecie, to możecie użyć kamery mojego taty. Mam ją, na wszelki wypadek. Idealnie. Moglibyśmy nakręcić go tutaj. Co sądzicie o zostaniu po szkole i zaczęciu pracy? Jasne. Załatwione. Przy stołówce po dzwonku. Sam do szkoły o 7 wieczorem. Czas z tym wszystkim skończyć. Jeśli się nie pojawisz, coś się może stać twoim klientom. Omen. Halo? Cześć, Sage. Nie wiem. Martwię się o Kali. Jest w szkole, pracuje nad projektem. Coś mi się w tym całym Omenie nie podoba. Po prostu. Chwila. Omen? Nemo. Cięcie! To było świetne, Kali. A w następnej scenie chowasz się w lodówce przed tym szaleńcem. On rzuca się na drzwi, w końcu je otwiera i cię wyciąga. Łapiesz? W porządku? A może byśmy się tak ruszyli z tym? Zostało mi jeszcze kilka ujęć. Nie martw się, zaraz się zbieramy. To było świetne. Zrób tak jeszcze raz. Jeszcze raz? Niby po co? Drze się tak już od pół godziny. Omen? Czego? Wiesz, pomyśleliśmy, że skoro to moja kamera, no nie moja, tylko mojego taty, ale to znaczy, że w sumie moja, bo mojego taty, a tu akurat nie ma go, ale... No? Więc pomyśleliśmy, ja pomyślałem, że to nie fair, że tylko ty jesteś reżyserem. Dizzy ma rację, może niech każdy ma szansę nagrać coś. Wisi mi, kto będzie kręcić. Ja spadam. Chłopaki! W porządku. Niech idzie. Potrzebuję tylko ciebie. Wiesz, jest już dosyć późno. Dokończymy jutro. Nie szkodzi. Ja mogę zostać. Wiesz, potrzebuję trochę mojej kamery. Nie martw się. Zajmę się twoją kamerą. Okej. No to cześć.
Cześć. Zaufaj mi, nie masz pojęcia, z kim się mierzysz. Słuchaj, o czym ty mówisz? Przyszedłem tu po siostrę, pracuję nad projektem z Omenem i... Co? Przeliterować ci to? Omen jest inny. Jest niebezpieczny. Czekaj. Najpierw najważniejsze. Nie idziemy tam bez planu, jasne? To dziwne, że to też jest twój ulubiony film. Nawet mam w pokoju plakat. Naprawdę? Ta. Lubimy te same książki, te same filmy. Właśnie. To dziwne. W pewnym sensie czuję się, jakbym cię znał od zawsze. No to... Skoro już nakręciliśmy, to możemy już iść. Szczerze mówiąc, to pomyślałam jeszcze o kilku ujęciach, które moglibyśmy nakręcić. Co myślisz o takim zimnym odbiciu twarzy na wypolerowanym blacie? Chowałabyś się za szafką czy coś? Gdyby nie ten projekt, to pomyślałabym, że chcesz mnie tu zatrzymać. Masz rację. Ja... Tak miło spędzam z tobą czas, że strasznie ciężko mi się rozstać. Co to było? Chodźmy. Sprawdzimy to. Wyłaź z ukrycia, gdziekolwiek jesteś. Omen. Simulant Rankliat. Mole. Simulant Rankliat. Omen! Tu jestem. Jestem obok. Simulant Rankliat. Kali! Umarła? Kali, przepraszam, fajnie, że jesteś. O czym ty mówisz? Co ty w ogóle robisz? Co? Przeczytaj to do końca. Omen... Nemo... Chcesz mi wmówić, że Omen był moją ropuchą? Wiem, że tu jesteś. To była bardzo fajna sztuczka z ciemnością. Oczywiście nie udała się na dłuższą metę. Ale spełniła swoje zadanie, oddzieliła cię od dziewczyny. Słuchaj, myślałem, że po prostu pogadamy. Nie chciałem, żebyś skończył tak, jak skończyłeś, chyba to wiesz. Jeśli chcesz wojny, to nie ma sprawy. Ale nie sądzę, by to było konieczne. Długo ćwiczyłeś tę przemowę? Powtórzyłeś sobie przed lustrem? Omen, proszę. To był wypadek, rozumiesz? Przykro mi z tego powodu. Próbowałem to odwrócić. Niezbyt mocno się starałeś. Przychodzisz tutaj, mówisz, że ci przykro, że nie chciałeś mnie zamienić w żabę i że to się więcej nie powtórzy. To piękne. Przyjmuję przeprosiny. Znaj moje dobre serce. Wiem, że nosisz ją przy sobie. Stary, poczciwy Doyle nie rusza się bez księgi zaklęć. Zawsze mamy szansę na rozwiązanie problemu po przyjacielsku. Hej! Przecież mieliśmy o tamtym zapomnieć. Ale sam wiesz, że gdy masz tę książkę, to mnie to stresuje nieco. Schowam jak chcesz. Nie, nie trzeba. Tylko połóż na podłodze. Tak bym ją widział. Naprawdę zaczynam się o ciebie bać. Wpadasz tutaj, wmawiasz mi, że Omen to moja zaginiona ropucha. Posłuchaj siebie. Zawsze byłeś zazdrosny o niego. Jest milion razy lepszy niż jakikolwiek z twoich znajomych. Kali, nie ma teraz czasu na kłótnie. Wychodzimy. Już! Odczep się! Kali!
wiedziałem. Jesteś nikim bez tej księgi. Nawet ja mam więcej talentu niż ty i byłeś zwyczajnie zazdrosny. Nie jestem o ciebie zazdrosny. Jest mi cię żal. Nigdy nie wiesz, gdzie są granice, Omen. Myślisz, że możesz wszystko, że nie ma żadnych zasad, żadnych konsekwencji, które ciebie dotyczą. Niestety mylisz się. Nenemo mea canton. Saffon travis contentinate. Przestań! Trzymaj się z daleka. To nie twoja sprawa. Posłuchaj mnie, dobrze? Proszę, nie rób niczego strasznego. Ex meator santo! Nan traverse moribas! Dziękuję, Kali. Kali! Nekromanta musi myśleć o bezpieczeństwie. Nie tego mnie uczyłeś? A ja miałem mnóstwo czasu na przemyślenia. Zamknięty w tej klatce miesiącami. Czy ty w ogóle wiesz, jak to jest? A teraz ułatwimy sobie sprawę. Albo dasz mi tę książkę, albo ona stanie się pokarmem dla węży. Zrób to. Pomocy! Oddaj mu ją! Mądry ruch, koleś. Bez kombinowania. Po prostu daj mi. Bardzo dobrze. Hej, Doyle! Masz ochotę spędzić wieczność jako żaba? Albo jeszcze lepiej jako wąż? Bo ty tylko tym jesteś! To ty nim jesteś! Wykorzystałeś mnie! Zaczęłam sobie myśleć o tej bajce, wiesz, gdzie księżniczka całuje żabę i ona jest zaczarowana i zamknięta. Co tu się stało? Nic wam nie jest? Nie, chyba nie. Gdzie jest Omen? Nie ma go. Na zlecenie Jetix i Z-Tekst. Dźwięk Iwo Dowsilas. Montaż Mirosław Gongola. Tekst polski Anna Hajduk. W polskiej wersji wystąpili Anna Walkowiak, Piotr Polak, Mirosław Kotowicz, Maria Suprun, Agnieszka Uchrońska, Piotr Warszawski, Artur Święs, Mirosław Najnert, Magda Korczyńska, Anita Sajnuk, Grażyna Bułka, Wojciech Szymański, Ziemowit Pędziwiatr, Dariusz Stach i inni. Oh,